Twórczość Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, literackich patronów 2021 roku w słowno-muzycznej interpretacji. Młodzież skupiona wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego szukała odpowiedzi na pytanie Poezjo, jak ci na imię? Tak zatytułowany spektakl był jednym z najpiękniejszych atrakcji tegorocznych Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Ja bardzo lubię śpiewać, recytować i takie różne rzeczy. I to jest dla mnie taka przestrzeń, dzięki której ja mogę pokazywać siebie, pokazywać swoje talenty. Piosenki, te wiersze, ta recytacja była dość smutna. Odczuwałem tą atmosferę, że to wydarzenie niesie ludziom radość, przyjemność i chęć, żeby przechodzić na kolejne lata. Ze szczególnym sentymentem widowisko oglądali miejscowi Polacy. Jestem bardzo wzruszona, także bardzo, bardzo ładny występ, taki... I dzieci, i młodzież była na tyle taka zaciekawiona takimi utworami, że właśnie nigdy nie słyszałam nawet. Poezja, którą dzisiaj słyszeliśmy w interpretacji młodych ludzi, jest doskonałą lekcją patriotyzmu i historii Polski. To jest to, czego tak naprawdę, co powinniśmy powtarzać, przypominać sobie, że ojczyznę, wolność i niepodległość musimy wywalczyć sobie. Felicjanie, wstawaj! W Fortecznej Galerii Bastion w Dniu Narodowego Czytania można było posłuchać moralności pani Durskiej Gabrieli Zaborskiej w wielu interpretacjach. To utwór wciąż aktualny, śmieszy, wzrusza, zasmuca, bo pewnie w każdym z nas możemy znaleźć przynajmniej niektóre z wad, które obecne są w rodzinie Durskiej. On jest nie tak stary, jak dużo ludzi uważa, a naprawdę pasuje do naszego czasu i odzwierciedla nasze też społeczeństwo. Z programem Lwowskie Serducho w Stanisławowie wystąpił lwowski kabaret artystyczny Czwarta Rano. W moim gronie wszystkich takich znajomych ludzi odczuwamy tą bliskość, taka radość od tego koncertu. Czuję się tak szczęśliwo od tego wszystkiego. Można było śpiewać troszkę z nimi, bo niektóre pieśni to znalam. O, no i tak troszeczkę... mogła śpiewać. Na zwieńczenia 6 Dni Kultury Polskiej dzieci i młodzież zapoznali się z twórczością Stanisława Lema, pisarza gatunku science fiction. Zainspirowani jego twórczością uczestnicy warsztatów mogli stworzyć własnego robota. Dzisiaj robią robotów, które biorą przedmioty i przenoszą w inne miejsca. My rysowali robotów i z Lego robili różne roboty. Może jakimś w przyszłości roboty będą pracować wszędzie. Dni Kultury Polskiej w Stanisławowie to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Iwano-Frankiwska. Bardzo nas cieszy, że sale są wypełnione, że coraz to więcej też nowych ludzi na nasze imprezy i wydarzenia przychodzi. Chcą z nami być i chcą przychodzić. Na kolejne organizatorzy zapraszają już za rok.